Z pierwszej księgi królewskiej. W owym czasie stało się, co następuje: Nabot z Izrael miał winnicę w Izrael obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: Oddaj mi na własność Twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja za nią Dam ci winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabod zaś odpowiedział: Niech mnie broni pan przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. Achab więc przyszedł do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które nabod z Izrael wypowiedział do niego: A mianowicie, nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Izebel, jego żona, i zapytała go, Czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział, bo rozmawiałem z Nabotem z Izrael. Powiedziałem mu, sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo jeżeli chcesz, Dam ci zamiast niej inną winnicę. A on powiedział, nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona. To ty teraz tak sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem? Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. To ja ci dam winnicę Nabota z Izrael. Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią. A następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: Ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby zmarł. Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście, zrobili jak im Izebel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy wobec niego, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc, nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamienowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Ahabowi: Wstań, weź w posiadanie winnicę nabota w Izrael, której nie zgodził ci się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, ale umarł. Kiedy tylko Ahab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota z Izrael i wziąć ją w posiadanie. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbę. Wstań i zejdź na spotkanie Ahaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu, tak mówi Pan, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnice? Potem powiesz mu, tak mówi Pan, tam, gdzie psy wylizały krew na bota, będą lizały psy również i twoją krew. Ahab odpowiedział na to Eliaszowi, już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł, znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana, aby Go obrażać. Oto ja sprowadzę na Ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził pokornie. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe. Zapewne zobaczyłeś, że Ahab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie dopuszczę nieszczęścia za jego życia. Nieszczęście dopuszczę na jego ród za życia jego syna.